generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych, doktor nauk wojskowych. Witam serdecznie, panie generale. Witam pana redaktora, witam szanowni. Chciałem państwo zacząć od tematu, który no, chyba elektryzuje przynajmniej część polskich mediów społecznościowych, te, które zajmują się wojskowością na pewno. Polska na zakupach sprzętu z Korei Południowej. Tylko właściwie po co i co my kupujemy? Minister pojechał, powiedział, że bojowe wozy piechoty go interesują. Bierze z półki, ściąga do Polski. A pan generał musi mi wyjaśnić, co my bierzemy i dlaczego. Panie redaktorze, szanowni państwo, na razie wiemy, że pan minister zadeklarował chęć zakupu bojowych wozów piechoty na polskich siłach zbrojnych. Ten temat ciągnie się od kilku lat. Wszyscy doskonale wiemy, że w tej chwili na wyposażeniu mamy postradzieckie, stare, wysłużone BWP, które wymagają natychmiastowej wymiany na sprzęt nowoczesny. Wiemy również doskonale, że Huta Stalowa Wola z grupy kapitałowej PGZ praktycznie zakończyła już prace związane z testowaniem prototypu i z podstawowymi badaniami umożliwiającymi wdrożenie polskiego bojowego wozu piechoty pod kryptonimem Borsuk. Natomiast wizyta pana ministra Błaszczaka w Korei, rozmowy, to konsekwencja też między innymi tego, że wcześniej z tą samą firmą podpisano właśnie przez Hutę Stalowa Wola umowę na pozyskanie podwozi z haubicy K9 do polskiej haubicy armaty Krab. I ta licencja została podpisana i praktycznie jest realizowana, więc uzyskane podwozie do tej haubicy Krab jest bardzo dobrym podwoziem. Natomiast wracając już do głównego wątku, my musimy dywersyfikować bojowe wozy piechoty. Borsuk jest bojowym wozem piechoty lekkim, zapewniającym dużą manewrowość, dużą siłę ognia, ponieważ zainstalowana na nim wieża bezzałogowa pozwala na zwalczanie i celów żywych, jak i celów opancerzonych ze względu na integrację armaty Bushmaster z systemem PPK Spike. Panie generale, ja wierzę, że z tego tak, co pan mówi, tak słucham, że w zasadzie no, jesteśmy w stanie produkować tego typu sprzęt. Więc tak, moje pytanie, no, panie redaktorze, bo minister sugerował, ja że tylko nie możemy wyprodukować tyle, ile byśmy chcieli, dlatego kupujemy. To po pierwsze, ja wiem, że można powiedzieć, że utworzymy drugą, trzecią, czwartą linię produkcyjną, tylko szanowni państwo, do tego wszystkiego trzeba wziąć ludzi, którzy będą odpowiednio wyszkoleni, przeszkoleni, będą w stanie nadzorować procesy technologiczne, procesy produkcyjne. Poza tym wierzę w to, że Ministerstwo Obrony Narodowej na czele z panem ministrem Błaszczakiem prowadzi rozmowy na temat pozyskania bojowego wozu piechoty pod kryptonimem AS-21, który jest cięższy, nie chcę powiedzieć lepszy, ma inne przeznaczenie niż Borsuk. Zapewnia trochę wyższą klasę osłony to balistycznej załogi. Z Korei? Czy to jest sprzęt zupełnie innego rejonu świata? Tak, bo to jest K20. Nie, panie redaktorze, to jest K21, a jego nowa wersja AS-21 Redback to jest. Wierzę w to, że to jest właśnie ten przedmiot, o którym pan minister Błaszczak ze swoją delegacją w Korei Południowej prowadzi rozmowy, bo zakup K21 no, dla mnie byłby co najmniej trochę dziwny, ponieważ z tego co się orientuję, że no, nie jestem oficerem wojsk zmechanizowanych, ale ten temat jest mi blisko ze względu właśnie na Hutę Stalowa Wola, która dostarcza większość sprzętu dla wojsk rakietowych i artylerii, że Huta Stalowa Wola jest w stanie produkować, jest w stanie dostarczyć i my jako kraj jesteśmy w stanie w miarę sprawnie i szybko wymieniać wysłużone BWP na nowe Borsuki. Panie generale, ja pozwolę sobie zapytać, no bo niektórych może zdziwić kierunek tego zakupu, to znaczy Korea Południowa, nie Stany Zjednoczone, nie jakiś inny europejski kraj, tylko Korea.
jest dobrym dostawcą sprzętu? Panie redaktorze, między północą a południem. Stany Zjednoczone nie modernizują aż tak bardzo swoich bojowych wozów piechoty. Dlaczego? Ja już kilkukrotnie podkreślałem, ponieważ ich doktryna obronna zakłada, że nie doprowadza się do konfliktu zbrojnego na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast Koreańczycy, to co wspomniałem na początku swojej wypowiedzi, my już mamy z nimi współpracę i to dobrą współpracę właśnie w kontekście podwozi do naszych haubico-armat Krab. I to jest konsekwencja tego, że jesteśmy w stanie pozyskać, wierzę w to, że będą to właśnie te redbacki i byłoby to znaczące wzmocnienie potencjału bojowego i wykorzystania pododdziałów zmechanizowanych. To zostawiamy ten temat, ale jesteśmy w wątku zakupów. Wyrzutnie rakietowe HIMARS. To też ogłoszenie ministra obrony narodowej, że kilkaset ma trafić do Polski. To wielkie zakupy? Nie, tak brzmią. No 500 to są bardzo duże zakupy. Natomiast ogłoszenie ministra obrony narodowej dotyczy wysłania listu pytającego o możliwość przeprowadzenia takiego zakupu. My na chwilę obecną nie znamy stanowiska, bo moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie, Stanów Zjednoczonych. I to dopiero taki, no nawet czy... nie pierwszy krok w kierunku zakupów. Dopiero takie gdzieś tam, że daleko na horyzoncie widać to... sklep z bronią. Jest to pierwszy krok, to tak samo, czy pan redaktor, czy ja byśmy chcieli kupić nowy samochód, no to pierwsze co to jest szukanie w internecie, czy w czasopismach fachowych, pytanie znajomych o opinię, a później udajemy się do wybranego salonu samochodowego i zaczynamy negocjować, jaki chcemy typ, model, jakie wyposażenie, no i summa summarum na końcu negocjujemy cenę. Tutaj ten proces rozpoczął się, no i teraz komentarze i możemy zająć jakieś konkretne stanowisko dopiero w momencie, kiedy Stany Zjednoczone odpowiedzą na to zapytanie. No dobrze, na pewno to poczekamy, ale musi pan wyjaśnić, czy to jest sensowny zakup. To znaczy, czy rozumie pan ministra obrony narodowej, który mówi, że chcemy kupować? Jako artylerzysta jak najbardziej popieram taką inicjatywę. Nawet jakbyśmy dostali zgodę na połowę tej liczby, mówimy tu o 500 wyrzutniach, podkreślę jeszcze raz, że musimy jeszcze wiedzieć, jako społeczeństwo, obywatele państwa polskiego, ile jest przewidziane do kupienia rakiet. Bo panie redaktorze, szanowni państwo, liczba wyrzutni to jest jedna sprawa, natomiast o potencjalnych możliwościach, zdolnościach bojowych wojsk rakietowych wtedy będą decydowały ilość rakiet, które pozyskamy i czy Polska dostanie prawo produkcji tych rakiet tutaj u nas na miejscu z wykorzystaniem podmiotów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Analogicznie do tego, co kiedyś tam negocjowaliśmy z Izraelem w kontekście pozyskania przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Panie generale, a nie było tak, że artyleria była określana, nie wiem, nazwę to w środowiskach wojskowych przez jakiś czas jako znikająca, niepotrzebna, nieprzydatna w współczesnych, nowoczesnych konfliktach? Panie redaktorze, szanowni państwo, to był trend ogólnoeuropejski, bo proszę popatrzeć, co się działo po 2010 roku w Europie. Drastyczna redukcja wydatków zbrojeniowych, redukcja sił zbrojnych, potężne zaangażowanie państw w misje w Iraku, a przede wszystkim w Afganistanie. No i przeszliśmy do tak zwanej fazy działań zmierzających na to, że siły zbrojne będą wykorzystywane właśnie w tych regionach świata, gdzie następuje, może nastąpić stworzenie źródła, które może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Niemcy zredukowały liczbę artylerii. Ja pamiętam, jak byłem szefem wojsk rakietowych i artylerii i odwiedziłem szkołę artylerii Niemiec, Wideroberstein. To tam poinformowano mnie, że Niemcy zredukowali swoją liczbę dywizjonów do 4, co było dla mnie czymś niewiarygodnym. Francuzi pocięli swoją artylerię, Brytyjczycy, Holendrzy, Belgowie. W całej Europie był trend, odchodzimy od dużej liczby artylerii.
Polska też dołączyła do tej grupy, no i pocięto wydatki. Decyzje polityczne takie zapadły. Fundusze, które były przeznaczone na zakup nowego sprzętu, były znacząco obniżone. Praktycznie utrzymywano stan, który po zmianach organizacyjnych w tamtym czasie mógł funkcjonować, mógł szkolić żołnierzy. Panie generale, rozumiem, że ten odwrót teraz to jest następstwo tego, co się dzieje w Ukrainie? Jak wygląda ten konflikt w ostatnich tygodniach? No nie tylko, bo to jest taki game changer. My przyspieszamy znacząco, nie tylko Polska, ale cieszę się, że Ministerstwo Obrony Narodowej podejmuje, bo biorąc pod uwagę, że udało nam się, z całą stanowczością podkreślam, udało nam się utrzymać przeszło 20 dywizjonów ogniowych, co na przełomie lat 2015-2020 stawiało nas jako, powiedzmy, potęgę artyleryjską wśród krajów europejskich wchodzących w skład Unii Europejskiej i NATO. Więc teraz decyzja o odtworzeniu wojsk rakietowych, podkreślam, odtworzeniu wojsk rakietowych, bo my w nazwie tylko mieliśmy wojska rakietowe de facto, ani wyrzutni rakietowych takich typowych nie posiadaliśmy i nie posiadamy nadal. Więc zakup systemu HIMARS i podanie, jaka jednostka ognia zostanie do niego kupiona, czyli mam tu na myśli te rakiety duże, które latają na odległości 300 i więcej kilometrów. No i oczywistym jest, że kupimy te rakiety, nazwijmy to mniejsze, które będą latały na odległość 70-90, a panie generale, proszę nam powiedzieć, kilometrów. Gdyby się udało kupić te 500 wyrzutni rakietowych, to gdzie one by stanęły? W jakich miejscach w Polsce? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, oceniam, że informacja, gdzie będą stacjonowały, będzie informacją niejawną, bo jest to sprzęt bardzo cenny dla potencjału sił zbrojnych i jego stacjonowanie powinno być maskowane, nieujawniane, więc tutaj musimy poczekać. Ta liczba, no to jest praktycznie możliwość pokrycia całej granicy wschodniej, czyli dyslokacja jednostek wyposażonych w wyrzutnie HIMARS byłaby gdzieś w okolicach od tutaj obwodu kaliningradzkiego aż do Podkarpacia. No nie możemy zapominać o tym, że trzeba je rozmieścić gdzieś w głębi, bo nie wszystkie muszą być ze względu na swój zasięg od razu w oddaleniu bezpiecznym od granicy wschodniej. Panie generale, mówi pan, że to jest dobry sprzęt, my go chcemy kupić, Ukraina starała się go zdobyć, ale odpowiedź w tym temacie już przyszła, to znaczy USA zdecydowały, że no, że nie przekażą tego sprzętu, nie wyślą. Panie redaktorze, mówimy tutaj o stanowisku prezydenta Bidena dotyczącym wyrzutni MLRS. HIMARS jest pochodną MLRS-a, MLRS jest wyrzutnią starszego typu na gąsienicach opancerzoną, strzelającą podobnie, właściwie powinienem powiedzieć, że HIMARS strzela podobnie jak MLRS, z tym, że MLRS ma możliwość wystrzelania naraz dwóch dużych rakiet, mam tu na myśli Atakamsy, które latają na 300 kilometrów, i 12 mniejszych rakiet, które latają na 70 kilometrów. Zdaję sobie sprawę z ciężaru, jaki by leżał wtedy na Stanach Zjednoczonych, przekazania tego sprzętu. Poza tym nie możemy zapominać, żeby ten sprzęt przekazać, trzeba przekazać pozostałe ogniwa systemu, czyli musi być zrobiony cały targeting, musi być zrobiony system kierowania uderzeniami rakiet, bo przekazanie samej wyrzutni bez rakiety, czy nawet z rakietami, no Ukraińcom nic nie daje. No, trzeba wiedzieć, jak wycelować taką wyrzutnię, żeby ta rakieta doleciała do celu. Bez tej wiedzy jest to po prostu zabawka na polu walki. I jak rozumiem, Stany Zjednoczone nie mogły sobie pozwolić, żeby ten cały pakiet, gigantyczny pakiet przekazać komuś? Wie pan, panie redaktorze, takie rzeczy jak na przykład system kierowania ogniem, czy system kierowania uderzeniami rakiet, raczej są technologiami wrażliwymi, które są chronione przez poszczególne państwa, które są w posiadaniu
takich systemów. Polska ma na przykład system TOPAS, jest on też chroniony, natomiast jesteśmy w składzie tak zwanej grupy ASCA, jest to grupa, która zrzesza państwa NATO posiadające systemy elektroniczne, zautomatyzowane systemy kierowania ogniem. I oceniam, że jeżeli byśmy my o to zapytali, Stany Zjednoczone po dłuższym namyśle mogłyby podjąć decyzję, okej, przekazujemy. A panie generale, to pozwolę sobie zapytać o inną kwestię. A jest takie myślenie we wszystkich krajach, które przekazują swój sprzęt Ukrainie, co będzie, jak ten sprzęt trafi w ręce Rosjan? Oczywiście, że tak, nie możemy o tym zapominać. I ja patrząc nawet teraz na materiały publikowane przez państwa portal, oceniam, że na przykład haubice 777, te słynne 37, zostały przekazane bez systemu kierowania ogniem amerykańskiego. Amerykanie dostarczyli możliwość obliczania za pomocą laptopów, tabletów nastaw do strzelania, natomiast nie wyposażyli Ukraińców w system zautomatyzowany system kierowania ogniem, bo jest to proces dość złożony, dość skomplikowany i naraziliby się na możliwość przejęcia przez Rosjan takiego działa czy wozu dowodzenia i kompletnego rozłożenia takiego systemu, sprawdzenia na jakich zasadach to działa i wtedy wykorzystanie, nawet jakby Amerykanie przekazali te MLRS-y, HIMARS-y z dużymi rakietami, jest bezcelowe, bo Rosjanie będą mieli możliwość zakłócania takich rakiet. Panie generale, to proszę o szczerą i w zasadzie wprost odpowiedź. Jak pan widzi to, co dzieje się na froncie ukraińsko-rosyjskim? To jaka jest sytuacja w tej chwili sytuację mamy dość skomplikowaną, jeżeli chodzi o ten kierunek wschodni. Tutaj sytuacja komplikuje się w Siewierodoniecku. Dzisiejsze ranne doniesienia o tym, że Rosjanie już wkroczyli do miasta, próbują to miasto okrążyć, próbują odciąć siły ukraińskie, które w tym worku na kierunku właśnie Siewierodonieck, Kramatorsk znajdują się i ja oceniam, że szansa Ukraińców jest na tym, że właśnie ten sprzęt wojsk rakietowych i artylerii, który otrzymali od Zachodu, na który zostali przeszkoleni, między innymi Polska przekazała 18 haubic Armat Krab, pozwoli im na to, żeby razić skutecznie stanowiska ogniowe artylerii rosyjskiej, bo w ten sposób pozbawiam Rosjan możliwości oddziaływania ogniowego po pierwsze na tereny zurbanizowane, po drugie na swoje pozycje obronne. Znacząco to utrudni wojskom rosyjskim realizację tego celu, jakim jest okrążenie i zniszczenie w tym worku ługańsko-donieckim pododdziałów ukraińskich. Niewątpliwie byłby to dla całego Kremla sukces, bo Siewierodonieck, wszyscy wiemy doskonale, to ostatni bastion ukraiński na terenie samozwańczej Republiki Ługańskiej i Putin mógłby odtrąbić w końcu jakiś tam sukces. No i panie generale, pozwolę sobie przerwać, tak. Bo na przykład wiemy, to włoska prasa informowała, że ofensywą rosyjskich wojsk właśnie na Siewierodoniec dowodzi wiceminister obrony generał Gennady Żydko, który był szefem sztabu generalnego kontyngentu w stolicy Syrii w Damaszku i w ogóle tych weteranów z Syrii właśnie tam Władimir Putin i rosyjskie wojska wysłały. To chyba świadczy o tym, że to jest bardzo pożądany kierunek. Panie redaktorze, od początku tej operacji specjalnej widzimy, że po pierwszych porażkach, jakie odniosły wojska rosyjskie, zastosowano starą praktykę spalonej ziemi, czyli niszczymy wszystko, co napotkamy na swojej drodze, strzelamy gdziekolwiek, oddziaływujemy na tereny zurbanizowane, ludność cywilną, bo to są te argumenty, które w ich opinii mogą skłonić władze wojskowe, władze polityczne Ukraińców do zaprzestania dalszych działań ze względu na ponoszone straty wśród ludności cywilnej. No niestety ludność ukraińska, ludność cywilna tutaj bardzo dużo strat odniosła i dopóki nie spowolni Ukraina, właściwie powinna już dążyć do całkowitego zatrzymania tych działań zbrojnych,
to ta ludność cywilna będzie ponosiła straty. Właśnie między innymi od zmasowanych ostrzałów artyleryjsko-rakietowych i zmasowanych nalotów, chociaż tutaj już doniesienia o zmasowanych nalotach są rzadsze, co świadczy, że Rosjanie prawdopodobnie stracili większość sprawnych samolotów i co najważniejsze dla Ukraińców, złożyli wszystko, co mieli do precyzyjnego, w miarę precyzyjnego rażenia celów przeciwnika. No, a tymczasem, panie generale, no, niemal setny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę przed nami, zbliża się powoli, ale tutaj musimy postawić kropkę na tym, musimy skończyć. Generał Jarosław Kraszewski, panie generale, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za te wszystkie bardzo profesjonalne, merytoryczne wyjaśnienia. Życzymy spokojnego i miłego dnia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu.